Dzień dobry. Poseł Jaki Rudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Czym Jacek Kurski zasłużył sobie na zaproszenie na sobotnie spotkanie i na możliwość wystąpienia na nim? Wystosowaliśmy zaproszenie do wszystkich yy, członków. Byłego klubu parlamentarnego dzisiaj koła, jak również do byłych europarlamentarzystów, a tak tylko woli przypomnienia, wszyscy ci państwo swoje mandaty otrzymali z list Prawa i Sprawiedliwości, co warto przypomnieć, bo dzisiaj dużo słyszymy Solidarna Polska to, Solidarna Polska tamto, siam to, wam, to, a prawda jest taka, że nie byłoby no tych dobrze, państwa w polityce, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość. Wystosowali państwo zaproszenia i co, a. jeszcze zadzwonili Jacek? Ja chcę bo nikt nie chce z Solidarnej Polski, a my tu wizerunkowo Tylko... bardzo ucierpimy na tym. Proszę pani, oprócz Jacka Kurskiego, jak pani redaktor wie bardzo dobrze i pewno radiosłuchacze też, a jeżeli nie, to m, przypomnę, był również wiceprzewodniczący nowego klubu. Solidarna Polska, chyba tak to się nazywa, ten nowy bytu. Nie, polityczny. Solidarna Polska to już nie, so, No, coś. No, bytu pan... Jarosława Gowina tak. i Zbigniewa Ziobro, gdzie to Jarosław Gowin jest liderem, a Zbigniew Ziobro wiceliderem. A wiceszefem tego klubu jest Arkadiusz Mularczyk, on też był na tym naszym spotkaniu sobotnim. A reszta nie przyszła. Wszyscy dostali zaproszenia, tak? Wszyscy dostali zaproszenia. O, jaka no, szkoda. Ale, ale znowu aż tak wielu ich nie ma, bo jest to raptem ma 12 osób. No dobrze, ale o taki efekt chodziło, żeby od soboty była popularna taka anegdota, że zamiast Kongresu Zjednoczenia Prawicy wyszedł. Pisk, czyli proszę, pis i polski. Proszę, proszę pani, między innymi te publicystyczne, a jakże złośliwe, jak zwykle w wydaniu, pani redaktor, określenia. Ależ ja tylko ależ, cytuję, ależ, ależ, cytuję, cytuję kolegów, koleżanki, komentatorów. Cy, cytaty odszukuję, a mówiąc zupełnie poważnie, pani redaktor, przecież my jesteśmy ludźmi naprawdę mocno stąpającymi po ziemi. Mamy świadomość tego, że to pierwsze spotkanie jest tylko pewnym etapem. Będą kolejne, przecież zdajemy sobie sprawę że nie każdy ma taką zdolność politycznej refleksji, jak Jacek Kurski, żeby przyjść na spotkanie i uderzyć się we własne piersi, przyznać się do politycznego, monstrualnie wielkiego błędu. No pozostałe koleżanki i ka koledzy muszą... Każdy mógł, mógł przyjść mógł. I, i wygłosić jakieś Oczywiście, przemówienie, mógł, tak? Oczywiście, że dlatego, że taka była formuła. No Ale pod... Nie, pod warunkiem, że przyzna się do błędu. Nie, nie, panie redaktor, nie było żadnych warunków. To jest też bardzo charakterystyczne. Jarosław Kaczyński wyciągając rękę, która to ręka pozostaje wyciągniętą Cały czas e, powiedział bardzo wyraźnie. Nie ma żadnych warunków wstępnych do chcemy... ale taka trochę pusta ta ręka, nie? No, proszę pani, proszę pani. E, ten, e, to spotkanie sobotnie, tak jak powiedziałem, jedno, znaczy pierwsze z e, cyklu kolejnych, które na pewno będą miały miejsce do końca jeszcze tego sezonu politycznego, na pewno zaproponujemy naszym partnerom kolejne spotkania, rozmowy. E, ma na celu e, nie, e, tak jak niestety taka. E, konstatacja przychodzi mi do głowy, przykrywanie poprzez różnego rodzaju złośliwostki rzeczywistego problemu, jaki dzisiaj jest w naszym państwie. A tym problemem są taśmy prawdy. I to, o czym mówi chociażby Waldemar Pawlak dzisiaj na Rzeczpospolitej, przyznając rację ministrowi Sienkiewiczowi, że nasze państwo istnieje tylko teoretycznie. My ekscytujemy opinię publiczną, w tym również radiosłuchaczy trójki tym, czy Ziobro przyszedł, a może przyjdzie, a może nie przyjdzie. A ale problem, Panie redaktor, jest to zupełnie to gdzie indziej. Państwo chcieli ekscytować chcemy. opinię nie. publiczną z no, no no, jednoczeniem prawidłym. Przepraszam, I chcemy chciałabym, i chciałabym. Chcemy nadal, Pani Redaktor, po to, dokończyć. żeby posprzątać i dać Polakom alternatywę wobec tej degręgolady, z którą mamy do czynienia dzisiaj pod rządami tego pana premiera, tych ministrów i tej koalicji rządowej. A jeszcze, A Prowojewska-Kurskiego, no, przepraszam, ale nie mogę hmm. się powstrzymać, żeby nie przypomnieć. Pana Rady sprzed dwóch miesięcy, które pan, do serca, tak? Które, no właśnie, właśnie chodziło o to, że pan powiedział, żeby policzył euro i zrobił sobie cytuję break'a. No, ja coś, policz euro i zrób sobie no tak, brejka. No, no ale czemu tego brejka? Kończyłaś kończyła 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 Czy się się euro się skończyło? Kadencja. Nie, no euro, jak sądzę, Jacek sobie tam pewno jeszcze odłożył, ale pani redaktor, prawda, że to bardzo sympatyczne, że w polityce pomimo no, ba, ba, tego typu później... sporów potrafimy I później ta potrafimy słoneczka, przejść... które pan napisał na Twitterze, witając Jacka Kurskiego, no po prostu niesamowite. Widzi pani, jakim dobrym człowiekiem jestem. Ile ciepłych e, uczuć i emocji mam do ludzi, którzy kiedyś w sensie politycznym pobłądzili, a ja dzisiaj poszli. No, Dobrze, to teraz zaczynam rozmawiać poważnie. Dobrze. To, to kto z kim się zjednoczył w sobotę, miał zjednoczyć. Proszę pani, jeszcze raz, tak jak powiedziałem na, na początku, jest to proces zjednoczenie prawicy. Mamy doświadczenia już kilku dekad, wiemy jak wyglądały różnego rodzaju procesy, czy to jednoczenia prawicy, czy, czy budowy chociażby takiego bytu politycznego, jakim był AWS. Wyciągamy z tego wnioski i dlatego dzisiaj mówimy wszystkim, pomniejszym partnerom po prawej stronie sceny politycznej, wyciągnijmy wnioski z ostatnich wyborów do Europarlamentu. Bo to jest też bardzo ważne, że w tej ordynacji wyborczej, w tym systemie liczenia głosów w Polsce, nieważne jest, czy ktoś ma 1%, 0,5%, 3%, 4,95%, 4, jeżeli nie przekroczy 5%, to w liczbie mandatów równa się to zero. Więc siła polityczna dzisiaj Zbigniewa Ziobro czy Jarosława Gowina jest równa zero. Natomiast czy chodzi o to, żeby ich chłonąć? Nie, panie redaktor, chodzi o to, żeby z poszanowaniem. Yy różnych, powiedziałbym, ambicji poszczególnych liderów, powiedzieć dzisiaj Polakom, że wyrażamy wolę stworzenia Jednego, tak jak powiedział to Jarosław Kaczyński, zdyscyplinowanego, jednolitego klubu parlamentarnego w przyszłej kadencji, po to, aby uporządkować to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, czyli uporządkować nasze państwo porządek porządach Platformy Obywatelskiej PZL-u. No dobrze, to a... będzie jeden klub prawa i sprawiedliwości, a, bo pan mówi, że żeby to nie był AWS, no a to... AWS też miał ten klub, tak? Tak, tylko panie redaktor, to co proponują nasi partnerzy, czyli w tym przypadku Zbigniew Ziobro Jarosław Gowin, to mówiąc tak obrazowo, to jest propozycja, podstawcie, wy, yy, pisowcy, swój grzbiet. My po tym grzbiecie wejdziemy do przyszłego parlamentu, zbudujemy swoje, wzmocnimy swoje środowiska, zwielokrotnimy stan posiadania. Dzisiaj na przykład, jeżeli chodzi o środowisko Solidarność Polskie, jest 12 parlamentarzystów, a żądania Zbigniewa Ziobry sprowadzały się do tego, żeby ich było ponad 40, bo tyle z okręgów wyborczych. A jeszcze, jeszcze dajcie na to wasze pieniądze. No Panie redaktor, my mówimy, rozmawiajmy bez warunków wstępnych i dlatego, a jedynym warunkiem, jaki stawiamy, jest to, aby nie, nie było żadnych warunków. I tyle w tej sprawie. I jeszcze raz, panie redaktor, przecież tutaj nie chodzi o to, żeby, raz kolejny to powiem, ekscytować opinię publiczną, czy Ziobro, czy Gowin przyjdą, czy też nie przyjdą, czy wstąpią do nowej partii. No dobrze, ale pan, to, to pan się ekscytuje teraz nie. w tej rozmowie z Ziobrą i Gowinem, a ja pytałam, kto się z kim zjednoczył w sobotę. Proszę pani, wyciągnęliśmy rękę do wszystkich. To nie jest tak, że to był kongres zjednoczeniowy. Był to, było to spotkanie, którego celem było wyrażenie woli współpracy. Pojawili się tam naprawdę poważni Partnerzy, bo przy całym moim szacunku mówię to bez żadnej ironii wobec środowiska Zbigniewa Ziobro czy Jarosława Gowina, dla nas dzisiaj niewątpliwie dalece bardziej atrakcyjnym partnerem, jeżeli chodzi na przykład o walkę o prawa pracownicze, o likwidację umów śmieciowych, o pewną dynamikę i, i potencjał taki społeczny, jakim jest strona, właśnie strona społeczna, czyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Był. Ale on się nie wybiera do Sejmu i nie będzie z wami nie, tworzył proszę, wspólnego klubu, proszę tak, a ale potrzeba, dawna, ale my się tym a, Ale różnimy, od dawna z wami współpracujemy. Nie pani redaktor od partii, która ma w nazwie, że jest obywatelską, że z partnerem społecznym rozmawiamy i w wielu obszarach, czy to na tej ja powiem, drodze stanowienia prawa, legislacji, czy na drodze wspólnych przedsięwzięć, współpracujemy z Solidarnością, jak pani słusznie zauważyła. Byli przedstawiciele. A Andrzej Smirna wstąpi do PiSu? Proszę Pani, no to, jest, to jest decyzja Pana posła Andrzeja ja wiem, Skutnofa, Ale, ale, ale jest Ja pytam, to... czy może zadeklarował? Nie, nie, nie deklarował takiej, takiej woli podczas tego spotkania. To jest też bardzo charakterystyczne, że ludzie odwołujący się do tego dziedzictwa, jakim był, była, jest i pozostaje Solidarność, czyli w tym wypadku Pan Andrzej Smirnow, również pojawił się na, tej, na tym naszym sobotnim spotkaniu i powiedział bardzo ważne słowa. Powiedział bardzo ważne słowa, że to paliwo, jakim dotychczas dla Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej była... Był ten straszak w postaci PiSu, że jedynym spoiwem tego środowiska eklektycznego, jakim jest Platforma Obywatelska, było straszenie PiSem. Już się wypaliło, że ludzie już tej narracji nie kupują, bo dzisiaj, szczególnie po tych ostatnich taśmach, po, szczególnie po tych informacjach odnoszących się do rozmów pani minister, wicepremier Binkowskiej z, z szefem jednych ze służb specjalnych i, i, i tych prowokacjach wymierzonych we własnego koalicjanta, widzimy wyraźnie, co potwierdza dzisiaj Pawlak na Rzeczpospolitej, że mamy instytucjonalny kryzys naszego państwa. I to jest. W stanie tak cytować, bo był wczoraj w trójce, więc już proszę tej Rzeczpospolitej ty tyle, tyle razy. Wszystko on powiedział. Wczoraj proszę pani, tutaj. jak y, będę miał taką możliwość, żeby nałamach Rzeczpospolitej wyrazić swoją opinię. Będę odwoływał się do rozmowy z panią redaktor na antenie. No dobrze, Toryki. ale jeśli chodzi o prowokację, no to chyba tak. prowokacja też została wymierzona w Ziggniewa Ryna Siewicza, jeśli już, bo, bo to jest jakaś taka y, duża akcja, i to Podkarpacie, w którym macie duże wpływy, ogarnięte jest czymś dziwnym, żeby no, nie powiedzieć o właśnie, rakiem korupcji. O właśnie, i to jest dobra okazja, żeby odwołać się do e, naszych wspólnych rozmów na antenie. Tak, tu, i studiu. Teraz I, o marszałku Karapycie. Właśnie o tej, o tej sitwie spojonej brudem, gdzie jak w soczewce widać właśnie, czym jest prawdziwy obraz tej koalicji rządów Platformy i PSL-u. To jest właśnie takie podkarpacie w pigułce. I teraz proszę pani... No dobra, rzecz... to prowokacja czy korupcja? To co w końcu no, Proszę jest? pani, no to już są jakby konkretne decyzje wymiaru sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wspomnianek przez panią redaktor marszałka tak, Karapyny. Ale rozmawiamy o ostatnim wydarzeniach o przeszukaniach. A wie, wie pani, jeszcze to jest bardzo charakterystyczne, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało na Podkarpaciu, to powstała koalicja wszystkich przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I to samo jest w tym, w tym wymiarze ogólnokrajowym. Ten porażający strach dzisiaj spajający te. Yy, tak jak powiedziałem, sitwę spojoną różnego rodzaju brudnymi powiązaniami, to, to, tą siecią tych wszystkich interesów, interesików, powoduje, że rzeczywiście możemy dzisiaj stwierdzić, że Polska bardziej przypomina Republikę Bananową, niż demokratyczne państwo w środku Europy. I dlatego, dlatego jest tak ważne... No dobrze, będziecie to wszystko yy, yy, bo ja zwrócić. będziecie to właśnie czyścić ze Zbigniewem Ziobrą? Wczoraj, bo, wczoraj Mam powiedział, powiedział, że on może wycofać się z polityki. Chciałam zapytać, czy no to pan jest jeżeli, pod wrażeniem? Jak się wycofa, to wtedy będę, proszę pani. A póki co, no to jest takie, takie. takie yy... Jak mówił, oczekuje pan tego. Jak mówił jeden z moich wykładowców, pan doktor. Mm, jak można gadać i gadać. Ziobro tak gada, gada. Jak się wycofam, to wtedy będzie można powiedzieć, że rzeczywiście się wycofał. No bardzo zupełnie oczekuje to pan tego, żeby się wycofał? Nie, nie no. oczekuję, że jestem, tak jak już powiedziałem, ra racjonalnym człowiekiem, mocno stąpającym po ziemi. Wiem, że Ziobro że w sposób oczywisty żadnej polityki się nie wycofa. Natomiast istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak jak podziękowali mu wyborcy w wyborach do Europarlamentu, jeżeli nie wyciągnie wniosków ze swojej postawy, to mu podziękują przy okazji kolejnych wyborów tym razem do parlamentu krajowego. Będzie to bardzo bolesne również dla jego środowiska politycznego, do którego cały czas się odwołuje. Ręka... A pan się cały czas też odwoływał, co zauważyłam, do, do Waldemara Pawlaka, czy zaimponował panu Waldemar Pawlak w piątek? Jego postawa, Nie. jego szarża? Proszę pani, nie, trudno mówić Doceniam sprawność polityczną Pawlaka w sposób oczywisty. Jest, jest politykiem niewątpliwie bardzo, bardzo sprawnym. Poczuł, poczuł, że jest to być może ten moment, żeby, żeby uderzyć w Piechocińskiego. No, jednak realia okazały się takie, że przegrał to głosowanie zarówno wewnątrz klubu, jak i, jak i później przegrał sromotnie ten wniosek, który postawił o, o przerwę. Natomiast, panie przecież nie jest dla nikogo tajemnicą, że gdzieś tam w tle jest nie tylko walka o wpływy w w ramach PSL-u, nie tylko walka o powrót do pierwszego szeregu przez pana Waldemara Pawlaka, ale przecież dla nikogo nie jest tajemnicą, w, w jakich zażyłych stosunkach od czasów wspólnej działalności w Związku Młodzieży Wiejskiej jest panem, panem Burem. A jeżeli pani pyta o moją ocenę w tym wypadku już pana, pana Burego, no to od momentu, kiedy zobaczyłem go na jednym z filmu, bodajże, francuskiej telewizji, jak biega jako taki młody działacz za Stanem Tymińskim, no to mam dosyć, powiedziałbym, ambiwalentne uczucia w stosunku do pana Burego, tym bardziej, że jestem patronem. A propos biegania patronem, na koniec, zapytam, dlaczego pan wybiegł układu? ze spotkania z Włodzimierzem Karpińskim, z ministrem skarbu wczoraj w Szczecinie? Nie, panie doktor, nie. nie wybiegłem, tylko. Wybiegł umownie, opuścił pan spotkanie. Dlatego, że jak, jako poseł będę chciał się spotkać z panem ministrem Karpińskim, to mam ku temu możliwości zarówno w Sejmie, czy w Ministerstwie Skarbu. Natomiast pan minister Karpiński przyjechał na zaproszenie parlamentarnego zespołu Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, po czym poinformowano nas podczas tego wczorajszego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim, co, co, co było dla nas olbrzymim zaskoczeniem również dla dziennikarzy lokalnych mediów, czy ogólnopolskich stacji, że nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu. Na pytanie, moje pytanie do pana ministra Karpińskiego, czy przewiduje udzielenie posłom jakichś informacji poufnych, niejawnych? Odpowiedział nie, ale on przyjął zaproszenie na spotkanie pod takim warunkiem, że nie będzie mediów na tym spotkaniu. Ja no to u... może ciekawe? Może coś by powiedział o gazoporcie? O czym? Ale ja uważam, my już, my już tyle się nasłuchali od różnych polityków i ministrów, obietnic różnego rodzaju gruszek na wierzbie, że Niespecjalnie byłem zainteresowany i w imię takiej solidarności wobec również Dobrze. E, środowiska do dziennikarzy, Zadzwonicie do ziobry? To spotkanie opuściliśmy. A zapewniam panią, że nic ciekawego pan minister Karpiński podczas wczorajszego Zadzwonicie spotkania do wziął. Proszę pani, ja mogę do ziobry dzwonić nawet 4-5 razy dziennie, byle tylko z tego wynikały jakieś dobre. Dobrze, wie pan o dobre... Dziękuję, jaki i Prawo i Sprawiedliwość. Pani, w, najbliższych Czyli dniach, nie się w najbliższych dniach będzie kolejna oferta e, skierowana do wszystkich środowisk polskiej, szeroko rozumianej, patriotycznej prawicy. Trzeba ten bałagan Już jesteśmy po antenie. Do widzenia. Którego u chociażby wspomniany Bardzo przez panią dziękuję. redaktor, do, były marszałek karapyta. Do widzenia.